Siemanko, jestem Arion, a to są praktyczne ciekawostki. W dzisiejszym drugim odcinku z trzech serii tajnych kodów serwisowych w smartfonach polecimy z marką HTC, Huawei, LG i Nokia. Uwaga! Należy pamiętać, że wprowadzenie niektórych kodów, które zaprezentuję, może spowodować poważne zmiany w konfiguracji urządzenia bądź wyczyścić pamięć telefonu. Więc nie bawcie się kodami, jeśli nie jesteście pewni, co robią, gdyż robicie to całkowicie na własne ryzyko i nie ponoszę odpowiedzialności za skutki, jakie wyjdą po wprowadzeniu kodu. Dodam, że kody, które prezentuję, nie wszystkie były testowane przeze mnie. Ryzyko uszkodzenia telefonu jest niemałe. Nie chcesz? Nie jesteś pewien, pewna? Nie próbuj. No więc lecimy z kodzikami. Na pierwszy rzut weźmiemy firmę HTC. Po wpisaniu kodu poczekajcie około 60 sekund i pojawi się zrzut zakładek. Ten kod powoduje test w menu. Ten kod wyświetla wersję oprogramowania FTA. Wersję sprzętu FTA uzyskamy wpisując ten kod. Tym kodem sprawdzimy adres Wi-Fi MAC. Ten kodzik jest na adres Bluetooth MAC. Uzyskamy tym kodem test GPS. Kolejnym kodem uzyskamy test GPS 2. Ten kod wyświetli test Bluetooth. Po wpisaniu tego kodu wyświetla się test wyświetlacza. Tym kodem otworzymy wersję ekranu dotykowego. Ten kodzik jest na test ekranu dotykowego. Ten kod debuguje interfejs użytkownika. Format faktury uzyskamy tym kodem. Ten kod wyświetla datę produkcji i listę zmian. Następny kod włącza tryb rejestrowania wybierania głosowego. Kolejny kod wyłącza tryb rejestrowania wybierania głosowego. Ten kod służy do odblokowania kodu HUK. Po wpisaniu tego kodu wyświetli się funkcja programu testowego HTC. Tym kodem sprawdzimy informacje o urządzeniu HTC. Ten kod powoduje uruchomienie V-kodera. Tym kodem zrobimy test w warunkach naturalnych. Tym kodem otworzymy monitorowanie usług Google Talk. Ten kodzik jest na uruchomienie trybu diagnostycznego. Ten kod wyświetli menu EPST. Kodzik używany do wyświetlania kodu produktu. Kod ten wyświetla stan baterii. Ten kod powoduje otwarcie menu danych. Stan i użycie danych uzyskamy wpisując ten kod. Tym kodem zrobimy aktualizację menu OTA. Tym kodem otworzymy test dźwięku Melody. Ten kodzik jest na test zegara czasu rzeczywistego. Test czujnika światła uzyskamy tym kodem. Kolejnym kodem uzyskamy szybki test menu. Ten kod jest na uzyskanie pasma RF. Ten kod wyświetla tryb sterowania USB 12C. Po wpisaniu tego kodu wyświetla się format rejestrowania USB logi USB. Ten kod powoduje zrzut menu R i L. Tym kodem zrobimy debugowanie automatyczna kopia zapasowa menu. Tym kodem sprawdzimy NAND flash numer seryjny. Ten kod wyświetla GCF tryb stanu. A teraz lecimy z kodami do LG. Ten kod wyświetla numer e-mail. Tym kodem sprawdzimy e-mail i wersję oprogramowania w telefonie LG 510. Ten kod wyświetla wersję oprogramowania w telefonie LG B1200. Kod na ponowne przeliczenie sum kontrolnych w telefonie LG B1200. Kod na SIMLOCK w menu w telefonie LG B1200. Kod na SIMLOCK menu w telefonie LG
510W i LG 5200. Kod na SIMLOCK menu w telefonie LG 7020 i LG 7010. Kod na SIMLOCK menu w telefonie LG 500 i LG 600. Są to kody ukryte menu. Gdy zostanie wyświetlony monitor o kodach, wpisz 6-0. A teraz lecimy z kodami do Huawei. Jest to kod na sprawdzenie numeru wersji. RF test. Wybierz opcję Enter FTM mode. Urządzenie wyłączy się i uruchomi ponownie. Kod na resetowanie smartfona. Tym kodem uzyskamy informacje o telefonie, użytkowanie i bateria. Kod na wyświetlenie numeru e-mail. Kod na dostęp do menu serwisowego. Kod na szczegółowe informacje o kamerze. Wprowadzenie tego kodu powoduje utworzenie kopii zapasowych wszystkich plików multimedialnych. Ten kod wyświetla test bezprzewodowej sieci LAN. Kolejnym kodem uzyskamy włączenie trybu testowego dla usługi. Ten kodzik jest na test podświetlenia. Tym kodem otworzymy test ekranu dotykowego. Kod na test wibracyjny. Kodzikiem tym wyświetlimy wersję oprogramowania FTA. Kompletne informacje o oprogramowaniu i sprzęcie uzyskamy wpisując ten kod. Tym kodem zrobimy konfigurację diagnostyczną. Po wpisaniu tego kodu wyświetla się kontrola logowania USB. Ten kod powoduje tryb zrzutu systemu. Kod na menu sterowania HSDPA, HSUPA. Wpisując ten kod wyświetli się stan blokady telefonu. Tym kodem otworzymy adres MAC Wi-Fi. Te kody są na test GPS. Kolejnym kodem uzyskamy test Bluetooth. Ten kod jest na uzyskanie testu ekranu dotykowego. Ten kod wyświetla testy MMI. Tym kodem otworzymy menu serwisowe. Kod do Google Play Service. Ostatni kod jest na informację o kalendarzu. A teraz lecimy z kodami do Nokii. Kod na reset do ustawień fabrycznych. Ten kod pokazuje adres modułu Bluetooth. Kod na SIM. Clock Alert Status. Kod pokazuje łączny czas połączenia w starych telefonach, a w nowszych modelach ten sam kod jest na menu gwarancyjne. Trzeba wstukać jeden z następujących kodów. Wyświetla miesiąc i rok produkcyjny, na przykład 0198. Wyświetla datę ostatniej naprawy. Wyświetla nabycie telefonu. Wyświetla numer seryjny. Ustawia datę nabycia telefonu w formacie miesiąc, rok. Uwaga, można ustawić tylko raz, więc nie należy się tym bawić. Ten kod włącza system kodowania dźwięku NHZ Full Rate. Ten kod aktywuje funkcję EFR. Twój telefon używa najlepszej jakości dźwięku. Przyczynia się to jednak do około 5% spadku czasu rozmowy. Kodzik wyłącza system kodów dźwięków EFR. Po wpisaniu tego kodu włącza się oszczędność baterii. W przeciwieństwie do pierwszego uaktywnienia gorsza jakość dźwięku, co przyczynia się do wzrostu możliwego czasu wykonywania połączenia o około 30%. Kolejnym kodem wyłącza się oszczędność baterii. Jeśli zapomniałeś kod portfela do Nokii S60, użyj tego do skanowania kodu. Zauważ, twoje dane w portfelu będą wymazane. Telefon spyta się o kod zabezpieczający. Domyślny kod to 12345. Kod usuwa zawartość i kod portfela. Ten kod jest na uzyskanie resetu
kodu bezpieczeństwa, domyślny kod 12345. Status blokady dostawcy. Użyj klawisza gwiazdka do uzyskania symbolu PW i plus. Status blokady sieci. Użyj klawisza gwiazdka do uzyskania symboli PW i plus. Status blokady na kraj. Gwiazdkę użyj do symbolu PW i plus. Status simloka. Użyj gwiazdki do uzyskania symbolu PW i plus. Ten kod pozwala Ci zobaczyć, kto ostatni do Ciebie dzwonił. Tylko sieć Vodafone. Wybierz ten kod, aby sprawdzić ostatnie połączenie. Działa tylko z sieci Vodafone. Ten kod pozwala Ci sprawdzić numer, na który przekierowane są wszystkie połączenia. Pokazuje kod zabezpieczający telefonu, który jest aktualnie używany. Tym kodem sprawdzimy prywatne numery. A ten ostatni kod jest kodem na sprawdzenie statusu połączeń oczekujących Twojego telefonu. Jeśli podobał Ci się mój film, proszę o subskrybowanie oraz lajkowanie profilu facebookowego. Zapraszam również do obejrzenia poprzedniego odcinka. Teraz się już z Wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!